Idziemy z Horsliksem. Hakuś już zadowolona. Czeka tam. Haki. Lechać? O, zaraz ale zjedz sianko ładnie. Zjedz, bo tutaj masz za dużo tego siana. Najpierw zjedz ładnie. No. No ja patrzę, jedz ładnie sianko. Nie marnuj. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze. Puknęłaś? Puknęłaś? Dobra, proszę. Okej, pewnie zapytacie, czemu Haku się zderce? No zobaczcie na głowę, już wiecie czemu, i na zewnątrz. Aha, bo pada deszcz. Pada deszcz tak cały dzień. A my idziemy teraz na spacerek, za chwilę. Sajmoka. Ja Sajmoka ten i czyści go. Ontario. No, więc założyłam jej derkę, bo ona na pewno będzie biegać i może się spocić i potem może się przewiać i być chora. Tylko lepiej założyć derkę przeciwdeszczową. Oczywiście 0 gram. Żeby się nie przegrzała. Ty! Nie za dobrze ci? No jasne. Twoje ulubione, prawda? Tylko za dużo nie możesz tego, wiesz o tym. Żeby ci na kopyta nie zaszkodziło. A tak, Hakuś? No super. Ja mam nadzieję, że ten film będzie miał dużo wyświetleń. Zobaczcie, my idziemy w deszcz z końmi na spacer. Kto wchodzi w deszcz z końmi na spacer? No chyba nikt. Albo jakieś pojedyncze osoby. No albo Wewi i Simonka. Komada, co ty? Aha, trzeba go ugryźć, fajnie. Oj, jak umył. Ostatnio jak mu przywaliła, nie wiem czy tu wstawiłam, ale wstawię jeszcze raz i zobaczycie jak się rozpędziła i go kopła. I nie wiem, to na pewno na zasadzie zabawy było. Komada, ale pomyliła drogi. Ale go wtrafiła. Nie mocno, ale było. To wstaje film, to zobaczycie. Bo na TikToku jest w sumie. Jak ktoś nie ogląda na TikToku. Ja już widział. No my idziemy najprawdopodobniej do lasu, bo tam nie wieje. No i oczywiście nie pada aż tak. Ja mam parasolkę, bo kamerę mam, żeby nie zmokła. Chociaż GoPro wodoodporne. No ale wiecie, jak są na obiektywie kropelki, to nie widać nic. Nie. Ech, już się nie boi. Ona wie, że to ja idę z parasolką i ona się już nie boi tego. Tak? Nope. Nie boję się. No i spoko, no i idziemy. No to się nie boisz, jak za tobą jest, tak? Wirujesz. Idź, idź, idź. No tak średnio bym powiedział, tak średnio pokumył. Widzicie, ona ma te paski z tyłu. Jak galopuje, to jej przeszkadzają i ona nagle tak wryka dziwnie. No dobre, dobre. No widzicie, sobie idę za zadem. Tutaj parasolka. No ona spokojnie. A ciekawe, jakby sama parasolka za nią szła. Czy była taka chętna? Chyba nie już. Bo nie wiem, czy wiecie, ale konie odczuwają bicie serca już od 1 metra. Także przed koniem, nawet jak nie gadacie, nie mówicie, nie ruszacie się, to koń tak was czuje. Bo czuje wasze bicie serca. Ruszcie, idziemy dalej. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony lipa, nie? Oj, Haki. O, Ontario, patrzcie, patrzcie, Ontario, jaki energiczny dzisiaj. Zobaczcie, patrzcie, patrzcie, patrzcie. O, i od razu ruszyła Hakamada też. Tylko zobaczyła, że on kusem. Dobry, bo. Pa, pa, pa. O, o, o. Dobry, dobry. Od razu oko do góry daje wyżej. I leci. We'll be right back.
sobie tak idę. Dobra, bułka. O, leci bułka. Tam jest bułka kajzerka. A tu mamy bułkę... Nie wiem, jak ona się nazywa, ale taka szczupła, nie? Bagietę, o, bagieta i kajzera. Dobra. A jakby tak konie nazwać, bagieta i kajzera, o kurde. Nie no. Śmieję się tylko. Koju, czy ty... Co ty wzięłaś? Co to ma być? Co ty wzięłaś? No, jedzie karetka. No. Czemu ty jesz liście? To są liście lipy, mam nadzieję. No, koju, ciekawi was, czy konie jedzą drzewa? No, jedzą gałązki. Proszę bardzo, udowodnione na nagraniu. Wypluję. Za duże, co? Jaka skupiona, co to, czy to je, czy nie, ale nóżka oparta, ale ale dobra, gałązka, mamkę, mam. Jeszcze poleję sobie sosikiem, będzie znakomite. Mam. No super. Krzak je, biedny koń się krzak jeść. Ja cię widzę. No idzie, ha, no to jest cała kamada. Proszę bardzo. Mówisz nie zbiegaj, ale ona musi być pierwsza. I leci drifter tutaj na dół. Po tym błocie. Co tam? To ja. Koniu. Koniu, co ty robisz? Chodź. Aki, zostaw gówno. Pójdź do mnie, nie ma. Ja mnie tam i już zjadła kupę. Gdzie tam? Ja pierdziło, ona biegnie po lesie. Patrzcie na durnia. Patrzcie, co za koń. O, patrzcie. Wstępem! Dać co Ontario pokryć. No siupy! Siupy! No siupy! Aki! Zobacz. No siupyrko! Siupyr! Siupyr! O jak się śmieje, o jak słodko! No widzi siłko. No jest dobrze. No. Zjadłaś gówno. Już jaki się stresowany koń. Już jakie ucko ma. No się nie. No. Super. To ja. Uwaga. To ja. No. Chodźmy. Super koń. Chodź. No proszę bardzo, kolejna ciekawostka. Konie tarzają się w mrowiskach i też jedzą mrowiska. No ale Hakuś coś się nie chce. No i cię mi tu, no super, no tak, to parasoleczka, słonko. Co ty tam widzisz, że ty takie zestresowana jesteś?
No ja po oku widzę koniu. Idziemy czy nie? No nara, nie idę. No przeproś Ontario. Ontario nie przyjmuje przeprosi. No przykrość. Widzisz, trzeba było brykać. Teraz korę znalazła. No super. Musisz teraz dać mu trawę, nagrodę. No nie na mnie się patrzy, co? Ja nic nie wiem. Coś tam jest, nie wiem co tam jest. Tak patrzy. No chodź, chodź, chodź. Spokojnie, spokojnie. To ja. Będę jej mówić za każdym razem to ja. Żeby się nie spuszyła. O, gałązkę znalazłaś. Nie. Stwierdziła, że nie. Za duże ryzyko, idzie jakaś parasolka za nią. Super! No brawo! Zawodu nie odstawiłaś. No nie boisz się, nie bój się. To ja jestem ja. Tutaj ciągle. Tu jest po prostu taki kapturek, wiesz? Część mojego ciała. To ta parasolka. No idź. No ale ja tak nie przejdę z tą parasolką. Stój. No i super, brawo. No widzisz, słonko. Chodź. Chodź, zatrzymujemy się, chodź. Idziemy dalej, idziemy na widok, na dół. O, zaraz będzie galop. O, super. Dobrze. Haki, nie, bo to są kamienie. No super. Dobry koń. Brawo, pierwszy raz Akawada nie wystrzeliła galopem. Zobaczcie, jak pięknie idzie z tempem. No zmądrzał koń, zmądrzał. Koniu, zmądrzałaś w końcu. Dziękuję. Że po takim się nie biegnie. No i poszła. Dobra. Jak ten. Co to było? Jak patrzyła. Git. Damy. Tak, Haki. Co nie, Ontario? Piszesz się na to? Nie. No w końcu na trawę wyszłem, nie mogę jeść. No. Tak ładna. O, dobre. Przepyszne. Wiedziałam, że pobiegnie asfaltem. Myślałam, że pobiegnie łąką. Musimy zrobić co myślą konie dwa. No ale zrobimy, spokojnie. Wystarczy, że wybierzesz fragmenty z filmików, powycinasz, głos podłożysz i tyle. No też. Ja mogę dubbingować Onkę. Nie wiem jak, musiałabym ci chyba głosówki na Messengerze przesłać. Nie da się chyba zapisać ich. Wróćcie się, to ona tutaj tak wybiegnie fajnie. Nie! Takie pięknie. Tak umił! Nie. O, spokojnie. Haki! No i trendy. Haki! Chodź! Ona skoczy przez to jeszcze. Nie. Że przez to skoczy. Nie, zagalopowała po prostu. Nie, skoczyła tutaj przez ten tak przodem mi się wydaje. Przez te gałęzie. I skoczyła na kamienie. No tak słabo. O ja, to ja, Hakumu. To ja. No, super. Kałuże, będziesz pić z kałuży? Zobacz. Proszę bardzo, odczulaj koja na kałuże, to sam będzie chodził po tej kałuży. No i proszę. Super. Widzicie, jak odczuli szybko koja na kałuże.
taki poradnik. Ale to by było dobre w sumie. Bierzecie jednego konia. O, drugiego puszczacie wolno. Tego, którego uczycie odczulania na różne rodzaje strachy, kałuże niby. No i proszę bardzo, natura koni, co robi? No jak koń może się bać kałuż, no? Niemożliwe. Tak to jakby się bał kałuż w naturze dziki mustang, to by nie przeżył, bo by nie pił wody z niej. No. A tutaj mamy cik, cik, kaloszki. To ja pakumy. Git. No nie wiem, teraz się przyzwyczaić zaraz. Bo już idzie lepiej. No super, brawo. No widzisz, pakumi, trzeba było tak od razu. Kajtek i Reksio. Ma zakaz chodzenia z parasolką, to twoją dupą, muszę. Nie życzę sobie tego.